Powiedzmy, że mamy daną pewną funkcję czasu, s od t, którą będziemy interpretować jako położenie jakiejś cząstki, jakiegoś obiektu, właśnie jako funkcję czasu. Czyli s od t to jest położenie jako funkcja czasu. No i tutaj ten kawałek paraboli narysowany to jest wykres naszej funkcji. Czyli to jest wykres funkcji y równa się s od t. Czyli tutaj mamy oś y, tutaj mamy oś t i mamy wykres naszej funkcji. No, i teraz powiedzmy, że interesuje nas położenie cząstki w jakiejś chwili, powiedzmy A. No, i to położenie możemy odczytać z wykresu. Dla czasu równego A to położenie to będzie właśnie s od A, wartość tej funkcji w tym punkcie A. No, i teraz interesuje nas położenie w jakiejś innej chwili, na przykład B. No, i wtedy, kiedy czas jest równy B. No, to położenie odczytujemy z wykresu, to jest S od B. No, i teraz możemy zapytać, jaka jest całkowita zmiana? Jaka jest zmiana położenia no, naszej cząstki, naszego obiektu, pomiędzy tymi dwoma czasami, A i B? Czyli pomiędzy czasami, czy chwilami, możemy napisać chwilami, a i B. No to ta zmiana to po prostu jest położenie w chwili B, odjąć położenie w chwili A. No, jak na razie nie ma tutaj nic szczególnie odkrywczego. Jak odpowiada na pytanie, jaka jest zmiana położenia mojej cząstki wtedy, kiedy czas upłynie od A do B, no to muszę od położenia końcowego S od B odjąć położenie początkowe S od A, no i mam zmianę położenia. No dobrze, teraz weźmy kolejny element tutaj rozważmy. Mianowicie zastanówmy się, co to jest pochodna mojej funkcji S od T. No jak wiemy, pochodna to jest nachylenie stycznej do wykresu. Gdybym tutaj narysował w jakimś punkcie styczną do wykresu, no to pochodna mówi, jak jest nachylenie tej stycznej. No i obliczamy pochodną biorąc tutaj takie ilorazy, czyli tutaj możemy sobie wziąć taki malutki odcinek dT, tutaj malutki odcinek dS. No i w granicy jak liczymy granicę takiego ilorazu, no to dostajemy nachylenie stycznej do wykresu. No i to jest pochodna, tak? tak? Czyli ds po dt to jest pochodna naszej funkcji. A co to jest pochodna położenia po czasie? Pochodna położenia po czasie to jest prędkość, czyli to jest nowa funkcja czasu, którą oznaczamy v. Od t. No i to jest prędkość, która też jest funkcją czasu. To jest prędkość, która też jest funkcją czasu, czyli mogę napisać to wprost jako funkcja czasu. To będzie moja funkcja to będzie moja funkcja V od T, to jest prędkość, zdefiniowana jako ds po dt. No i możemy dla tej funkcji też narysować wykres, tutaj o, mam wykres, no jeżeli położenie to była parabola, no to nie, nie dziwi nas, że że ta prędkość to jest odcinek prostej, że wykresem tej prędkości to będzie, to będzie prosta, dlatego że jak popatrzymy tutaj na ten punkt, yy, gdzie parabola ma swój wierzchołek na osi, na osi t równej 0, no to tutaj nachylenie stycznej będzie 0 i później jak się będziemy przesuwali tutaj w prawo po tym wykresie, no to, na, to nachylenie będzie rosło no i akurat dla paraboli to, to to nachylenie rośnie w sposób liniowy, czyli to rzeczywiście jest wykres wykres pochodnej tej funkcji, czy tutaj mamy znowu Czas, no a tutaj mamy, tutaj mamy, możemy sobie tu oznaczyć, że to jest V, czyli to jest wykres funkcji V od T. No i możemy te, te same czasy tutaj sobie zaznaczyć, czyli tutaj mamy ten, tę chwilę A, tutaj mamy tę chwilę B. No i teraz możemy się zastanowić, czy umiemy obliczyć, czy jakoś oszacować zmianę położenia. Znając zależność prędkości od czasu, czyli patrząc na ten dolny wykres tutaj. Gdyby no, prędkość była stała, to by było łatwe, dlatego że jak mamy stałą prędkość, to mnożymy stałą prędkość przez y, różnicę czasów, czyli b minus a, czyli ile czasu upłynęło, no i... Mamy zmianę położenia, ale kiedy prędkość nie jest stała, to nie możemy tego tak zrobić. No i tutaj oczywiście ta zależność prędkości od czasu jest bardzo prosta, bo ona tutaj rośnie liniowo, więc moglibyśmy sobie jakoś z tym poradzić, ale chcielibyśmy znaleźć taką ogólną metodę, która by działała dla, dla do, dowolnie skomplikowanej zależności prędkości od czasu. No i to, co można zawsze zrobić, to można pomyśleć sobie, że podzielimy ten odcinek AB na bardzo krótkie odcinki czasu. I założymy, że na każdym takim bardzo krótkim odcinku to prędkość się praktycznie nie zmienia. Ja tutaj mogę narysować jakiś taki przykładowy podział. No, powiedzmy, że podzielę na, na, trzy, na trzy kawałki. Podzielę na trzy kawałki i będę przybliżał prędkość na takim kawałku tą prędkością, która jest na początku tego paska. Czyli założymy, że, że tutaj prędkość jest po prostu stała. I wtedy na każdym takim małym Odcinek, czyli tutaj będzie moje del delta T. No to obliczę, że tutaj, że to jest delta T, czyli ile czasu upłynęło razy ta prędkość, która tutaj była na początku. No i na następnym kawałku też tak zrobię. Tutaj wezmę znowu, będę miał delta T. Założymy sobie, że delta T akurat weźmiemy takie samo zawsze, to będzie B minus A podzielone przez liczbę tych odcinków. No tutaj podzieliłem na trzy, ale w, w domyśle tych odcinków może być bardzo dużo. No i w szczególności tym dokładniejszy będzie. Ten wynik, który tutaj oszacujemy, im więcej tych odcinków weźmiemy. Czyli możemy sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że, że na każdym z tych odcinków obliczamy prędkość. No i tutaj powiedzmy, że a to jest czas t0, potem mamy tutaj czas t1 i tak dalej, t2, b no to będzie ten czas tn. No i bierzemy tutaj czas w tej chwili początkowej tego paska, czyli to jest czas w chwili yy, no, oznaczymy to i minus 1. No, i sumujemy to od i równego 1 do n, czyli wezmę to może inny kolor, czyli to jest mój pierwszy odcinek, drugi, trzeci i tak dalej. Czyli i numeruje mi, mi te odcinki. No i teraz mnożę to przez ten czas delta t. No i to jest dokładnie to, co nazywa się sumą Riemann'a. Czyli z jednej strony to jest zmiana, czy to jest pewne oszacowanie, przybliżenie. Mogę już napowiedzieć, że ten wzór to jest pewne przybliżenie tej zmiany, przybliżenie zmiany położenia, to jest przybliżenie zmiany położenia, ale z drugiej strony to jest też pole pod krzywą, pod krzywą. No, a jaka jest dokładna wartość tego pola pod krzywą. Dokładna wartość tego pola pod krzywą to jest po prostu całka z tej funkcji od A do B. No a ta suma jest przybliżeniem tego pola. No i żeby dostać dokładną wartość tego pola, no to musimy tutaj obliczyć granicę granicę przy n dążącym do nieskończoności. No i wtedy granica przy n dążącym do nieskończoności takiej sumy Rimana. No bo to, co tutaj napisaliśmy, to jest taka suma rimana daje nam dokładną wartość, czyli napiszemy sobie tutaj to trochę niżej, daje nam dokładną wartość, czyli całkę od a do b z tej funkcji v od t dt. I to, co tutaj mamy, to już nie jest przybliżenie. Jeżeli weźmiemy granicę przy n dążącym do nieskończoności i, i ta granica będzie dążyć nam do tej całki, to wtedy to, co tutaj mamy, to już jest dokładna wartość. To już nie jest żadne przybliżenie, to jest dokładna wartość. To jest dokładna wartość zmiany położenia, którą dostajemy w granicy przy n dążącym do nieskończoności. No możemy napisać jeszcze tutaj pomiędzy pomiędzy a i b. No ale my wiemy też skądinąd, ile jest równa ta dokładna zmiana położenia, bo ta zmiana położenia to jest po prostu s od b minus s od a. No i teraz widzimy, że to musi być równe tej całce. To może sobie to teraz napiszmy tutaj, zrobimy sobie trochę miejsca i napiszemy to od nowa. Czyli dostaliśmy taki wynik, że całka od a do b. Z V od T, dt to jest S od B minus S od A, gdzie V od T to jest pochodna, to jest ds po dt. No i to jest dokładnie treść tak zwanego drugiego twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego i całkowego. No, i zwykle w książkach, w podręcznikach matematycznych to trochę inne oznaczenia tutaj się pojawiają. Tutaj mieliśmy położenie, prędkość i tak dalej. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest położenie, czy prędkość. Zwykle używa się takich oznaczeń, że, że pisze się, że całka od a do b z jakiejś funkcji f od x dx równa się różnicy wartości funkcji pierwotnych, czyli f od b minus f od a, gdzie gdzie ta funkcja f od x spełnia taki warunek, że jej pochodna jest równa tej małej funkcji f od x. Czyli inaczej mówiąc, ta funkcja oznaczona f dużym jest funkcją pierwotną dla funkcji f. Czyli zakładamy o tej funkcji f duże, może warto to napisać wprost, że ta funkcja jest ciągła i różniczkowalna. I to już są wszystkie założenia tego twierdzenia. I zwracam uwagę, że my nie zakładamy tym razem, że ta funkcja f małe jest ciągła. To założenie okazuje się niepotrzebne tutaj. I analizując te sumy Rimana, ten dowód jest trochę techniczny, to odwiedzenie się dowodzi bez tego założenia. Ja tutaj pokazałem nie dowód, tylko taką pewną ideę, intuicję, która za tym stoi. No i. W przypadku, kiedy to ta funkcja f małe byłaby ciągła, no to mamy sytuację taką jak w poprzednim filmie, w tym poprzednim twierdzeniu, no i wtedy ten wzór wynika z, wprost z tego poprzedniego twierdzenia. Natomiast wtedy, kiedy to f małe jest nieciągłe, to i tak to twierdzenie jest prawdziwe. No i żeby na koniec tutaj zostawić taki obrazek do zapamiętania, no to jak mamy właśnie funkcję na jakimś przedziale od a do b, no i chcemy obliczyć pole pod wykresem tej funkcji, no to to pole. Jest równe całce z tej funkcji od A do B, a ta całka z kolei jest równa różnicy wartości funkcji pierwotnej w punkcie B i w punkcie A. I tyle nam mówi to twierdzenie, podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego numer 2.